Od kilku lat prezydent Wejherowa wspiera w ramach rewitalizacji Śródmieścia remont zabytków. Tym razem wsparcie finansowe na remont elewacji otrzymały cztery kamienice. Między innymi ta przy ulicy 3 Maja 9, w której znajdują się cztery mieszkania. Wspólnota otrzymała dotację w wysokości 30 tysięcy złotych. Kamienica przeszła gruntowny remont od dachu poprzez okna i inne jeszcze wewnątrz, instalacje elektryczne i gazowe. Także przeszła kapitalny remont i została ta nieszczęsna elewacja, która jest elewacją zabytkową i wymagała specjalnego potraktowania. Więc całe opracowania tego były i kosztowne dla nas. No ale mamy nadzieję, że teraz ta kamienica będzie w centrum miasta, znajduje się, będzie wyglądała po prostu dobrze. Kolejnym z dofinansowanych budynków jest kamienica przy ulicy Sobieskiego 288. Tutaj mieszka 6 rodzin, a kwota dofinansowania wynosi ponad 58 tysięcy złotych. Bardzo duża pomoc. W ubiegłym roku odnowiliśmy dach, założyliśmy nowe tam jedynne i tak dalej. Potrzeba odnowić elewację, ale w związku z tym, że to jest taka kamienica perełka, uważamy, są tam różne takie ornamenty i rzeźby, więc potrzeba było dużo pieniążków i cieszymy się bardzo, także w imieniu mieszkańców tego domu serdecznie dziękuję. Ponadto wsparcie otrzymały wspólnoty mieszkaniowe. Przy ulicy Sobieskiego 280 w postaci niespełna 16 tysięcy złotych, a także 12 marca 186 w postaci niespełna 31 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę rewitalizację Śródmieścia, podejmujemy różnego rodzaju działania. Między innymi staramy się zadbać o zabytki, ale nie każdy budynek jest czy ma charakter zabytku, a chcemy też, żeby były elewacje coraz ładniejsze. Niektóre wspólnoty mają z tym trudności finansowe, bo jednak są to wydatki większe i tutaj miasto stara się pomóc. Pomoc ta realizowana jest już od kilku lat. Tegoroczna dotacja na remont zabytkowych elewacji w wejherowskich kamienicach opiewa łącznie na kwotę 135 tysięcy złotych.